Dzień dobry kierowcy i kierowniczki, kursanci i kursantki, a także instruktorzy i instruktorki. Od wczoraj, znaczy od 21 września, przepraszam, weszły w życie po cichutku, bez rozgłosu, bardzo dyskretnie, bardzo ciekawe i dość istotne zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmieniło się całkiem sporo, między innymi to, że parkowanie na chodniku stało się jeszcze łatwiejsze. To nie to, że na chodniku nie wolno parkować. Teraz na chodniku jest parkować o wiele łatwiej. Wbrew temu, co całkiem niedawno słyszeliście w różnych przekazach medialnych. Co się zmieniło? Zmieniła się definicja drogi. Jest teraz kompletnie inna. Definicja drogi jest taka sama. Właściwie definicją drogi jest definicja drogi z ustawy o drogach publicznych. Artykuł 4, tam jest, doczytajcie sobie. Zmieniła się definicja skrzyżowania. Definicja skrzyżowania jest teraz kompletnie inna, a przypominam tylko, że niektóre znaki drogowe dotyczą odcinka drogi od miejsca ustawienia znaku, tam do skrzyżowania. Niektóre przepisy Wam zakazują albo zakazują albo zezwalają na wjazd na skrzyżowanie właśnie i ta definicja skrzyżowania właśnie się zmieniła. Ale co z tym parkowaniem na chodniku? Po kolei. Chodnik stał się częścią drogi dla pieszych. Właściwie z ustawy Prawo o ruchu drogowym wycięto wyrażenie chodnik. Chodnik zastąpiono droga dla pieszych. I teraz droga dla pieszych to jest takie miejsce między innymi przeznaczone do zatrzymania pojazdów. Dlaczego parkowanie na chodniku stało się łatwiejsze? Przypomnijcie sobie, kiedy można było zaparkować na chodniku. Między innymi wtedy, kiedy zostawimy 1,5 metra dla pieszych, prawda? I nie utrudnimy im ruchu po tym chodniku. Można było zatrzymać się kołami przedniej osi, jednego boku na chodniku, między innymi. Teraz na chodniku można zatrzymać się, jeżeli jego szerokość wynosi przynajmniej właśnie 1,5 metra. Zniknął zapis, że musimy zostawiać pieszemu 1,5 metra przestrzeni. Teraz wystarczy, że chodnik ma 1,5 metra, a zatrzymany, zaparkowany pojazd nie utrudni ruchu pieszym po chodniku. To się zmieniło i już funkcjonuje. No i co? Powodzenia wykładowcy na wykładach. Uczymy się nowych definicji.